Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że słychać, widać. Marek dzisiaj ode mnie oberwie, no ale trudno. Tak będzie miał. Cześć Wam. Kochani, no kończy się miesiąc, kończy się bardzo fajny miesiąc. Mieliśmy Fedy, mieliśmy Bideny, mieliśmy trochę ciekawych danych. Z ruchów rynków jestem zadowolony generalnie, ale nie do końca, nie do końca. Nie wszystko mi się bardzo ładnie podobało. Chciałem troszeczkę przyspieszenia. Ja myślę, że indeksy dopiero gdzieś tak w sierpniu zaczną poważnie fluktuować. Co takiego w przyszłym tygodniu? No, w poniedziałek, gdyby świętujemy, to będą finalne odczyty, począwszy od Australii, przez Europę i Stany Zjednoczone, odczyty PMI. We wtorek RBA podejmie, czyli Bank Australii podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych. Tu się nic nie stanie. RBA powoli zmienia retorykę i to jest bardzo ciekawe. Znaczy mojej opinii o czym? Euro USD teraz now, dobra. Patrzę na Euro USD i czekam na Euro USD. Czekam sobie. Na 1,1990 i tam jestem przygotowany do lądów. Na razie alarm jest postawiony. Dobra, jedziemy dalej. Z koksem po RBA Wielka Brytania. PMI finalne dla przemysłu Polski, ze Stanów Zjednoczonych dane o eksporcie, imporcie, czyli bilans handlu zagranicznego. Tutaj co miesiąc ten bilans jest coraz gorszy z racji tego, że no, Stany się odbudowują i dużo importu ściągają. Zamienia na środki trwałego użytku finalne odczyty ze Stanów. Środa, oczywiście raport Departamentu Energii o zapasach ropy naftowej z Polski. W Polski Glapiński będzie truł, nic nie zrobią, nic nie zmienią. Jesteśmy tak zadłużeni po uszy. Poza tym, że inflacja wyskoczyła w relacji rocznej powyżej 4%, zaskakując nawet ekonomistów, a to się nie przejmują, oni tym mają to wszystko gdzieś. Niedługo przyrost inflacji będzie dość duży i sądzę, pewnie się obudzą dopiero z ręką nocniku, jak będzie już zdecydowanie za późno. Usługowe PMI-e właśnie w środę będą leciały. To, co wspomniałem o zapasach ropy, benzyny i destylatów, jak zwykle. W czwartek usługi z Chin. Co tam jeszcze ciekawego jest w czwartek? Usługi z Chin, z Wielkiej Brytanii. Oj, bardzo ciekawy będzie raport na temat inflacji z Banku Wielkiej Brytanii plus decyzja o wysokości stóp procentowych. Ten raport dotyczący inflacji w Wielkiej Brytanii będzie obejmował pierwszy kwartał, czyli bardzo szczegółowy raport dostaniemy i później te środki, te wnioski o bezrobotnych, no i przyszły piątek. Bilans handlu zagranicznego Chin, jak kształtuje się eksport, import z Banku Australii na drugi kwartał. To już jest na drugi kwartał, z wyprzedzeniem będzie to raport Banku Australii na temat polityki monetarnej. Będzie co czytać nad ranem, to w środku nocy. Produkcje przemysłowe z Niemiec, ale to wszystko odczyty marcowe z Niemiec, Francji, Hiszpanii. Lagarde będzie miała wystąpienie swoje, ale to wystąpienie będzie kompletnie bez znaczenia. I payrollsy oczywiście z Kanady oraz payrollsy ze Stanów Zjednoczonych, jak to zwykle pierwszy piątek miesiąca. Rynek pracy idzie do spowiedzi i się będą spowiadały przed nami. Dobra, wszystko, jeżeli chodzi odnośnie kalendarza. I teraz jedna wielka do Was prośba. Ja mam kilka rachunków realnych. Pewnie niektórzy tak się zastanawiają, co ten Bartek wyprawia, że zamykał pozycję, mając, albo bronił tą pozycję.
mając 2,5 pipsa zysków, między innymi na eurodolarze, mając 4 pipsy zysków, po co to bronił? Mam, niewiele się dzieje na rynkach, to bawię się na takich bardzo niskich interwałach, z tym, że pozycje są odpowiednie. Drugi rachunek to jest taki, którym no, są normalne ruchy na rynku i one chodzą tak sobie fajnie. No i trzeci rachunek to jest to, co tam mam, kawę. Wszystko w moich układach oczywiście, ale które gram na długi termin. To jest czasem w miesiącu nie mam żadnej pozycji, czasem jedną, czasem pięć. To jest pięć, to jest maksymalnie, bo mi się nie chce po prostu na większej ilości skupiać. I coś wam teraz pokażę. Prośba, żebyście tego nie robili. Nawet na demo. Dlatego, że będą wam się wydawało, że na demo zarobicie, a znam takich, którzy próbowali ślepo naśladować, dlatego między innymi nie jestem już na Facebooku aktywny ani nic. Marek mnie, dzisiaj miałem w ogóle nie handlować, nie handlowałem, ale Marek mi wpłynął na ambicję, że mam 5000 zarobić. No to jeden trade dzisiaj i więcej trade'ów nie będzie. Otwarta pozycja na zmianę biegunów, na DAX-ie przy oporze 15-minutowym. Bardzo szybko, chociaż take profit mój, który był gdzieś mniej więcej tutaj, około 15-180 gdzieś w tych granicach ustawiony, zabezpieczałem bardzo szybko, wyleciałem na tej pozycji, no ale ta pozycja to było 200 jednostek, 200 kontraktów. Stąd, jak widzicie, moje zabezpieczenia czasami na 2,5 pipsa mają sens. Zrobiło to kwotę. Nie chodzi o to, żeby się chwalić, tylko przestrzegam. Nie róbcie tego, bo na to potrzeba, tak jak napisałem tutaj w poście, to trzeba dużo lat doświadczenia, a poza tym trzeba mieć spokojną psychikę, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no mieć to zabezpieczenie finansowe, bo tu fajnie wygląda wynik, prawda? Fajnie wygląda wynik, tylko mój stop loss, wiecie ile wynosił? No popatrzcie sobie, jakieś 5,5 tysiąca mniej więcej, 4,5 tysiąca. Grałem o 30 tysięcy, tam był take profit, ale prowadząc to, no i interwał 30-sekundowy. Także tutaj naprawdę bardzo szybko można przepieprzyć nawet oszczędności życia. Także ostrzegam, nie róbcie tego, nie będę tego więcej pokazywał, to tylko Markowi. Z Markiem się znamy już trochę, zresztą później szkolił się u mnie indywidualnie jeszcze. I tak było to z Markiem. Wiem, że rozsądny człowiek to jest, i on swoje tam powoli wypracowuje. Dobra, koniec tego pierdolamento. Prośba, nie róbcie tego, nie popatrzcie na to tylko jako ciekawostkę. Popatrzcie na to, że dziadek, ja mam 60 lat skończony, idzie fajna osiemnastka po ulicy, ja się za nią oglądam, ale tylko z podziwem, bo nawet podrywać nie mam po co, bo po cholerę mam dostać kosza. Dobra, jedziemy do wykresów, co tu się dzieje ciekawego. Nie róbcie tego w domu, dobra, okej. No wczoraj, ładne objęcie Bessy, dzisiaj chcę mieć potwierdzone. Jeszcze za wcześnie, wczoraj Marek pisał, że się zaopatruje na spadki. Zapatrywuje na spadki. Powiem szczerze, ja też, bo technicznie wygląda tak, że chyba kupujący są na ten moment dość słabi i dalej w grze pozostaje ten RGR. Jeżeli patrzymy na lewe ramię, na prawe ramię, no to tu jest mordownia i męczarnia. I tu jest męczarnia. To co Marek dzisiaj tam rozgrywał kilka pozycji, właśnie na tych pozycjach, na tych wykresach niskich, tu można było sobie, no proszę zobaczyć tutaj, gdzie wyleciałem z góry, z 15 minutówki, już pokażę, z 15 minutówki z tej całej strefy oporowej i tu jest PS2, taka rozpierdzielona strasznie, PS2 na spadki. Tutaj znowu zmiana biegunów się pojawiła, M15, jedziemy dalej. Dokąd? No może do tego dołka, może do tego. Ja miałem tej profit mniej więcej ustawiony tutaj, gdzie teraz jest cena, skąd on wynikał. Te szczyty rozbite jedną świecą nie były jeszcze testowane. I tutaj te 30 tysięcy byłoby wzięte. Ale wcale nie płaczę, wcale nie żałuję. Wczoraj piątka, dzisiaj trochę, także mam na weekend. Wyjeżdżam na weekend, także tu będzie dość spokojnie.
No i tutaj się dzieje. Poza tym, jak popatrzymy sobie również na te dołeczki, ta świeczka, która zrobiła dołek poniższy, to zrobiła nam ładną kopniętą jedynę, a ten poziom to jest takie trochę namieszane. To jest góra 4000 z interwału dziennego, a to jest dołek z interwału dziennego. To jest to, co rysowałem do prawego ramienia korony. I to jest wsparcie 15100 punktów. I póki co właśnie od tych kilku dni my się tak bujamy. Ten swing póki co wyznaczył strefę trendu bocznego i jesteśmy już dni kilka pod tym oporem ze szczytów, gdzie dołek po rozbiciu jedną świecą stał się oporem i mamy przejazd. Póki co z wykresu tygodniowego, jeżeli dzisiaj nic się nie spitoli, to wsparcie, czyli szczypce na dole, jakbyśmy o tym powiedzieli, po rozbiciu schodzą 14870 oraz tutaj te poziomy 14600, 14500. To wyglądają z wykresu dziennego. Natomiast miesiąc się kończy. I dziś miesiąc bardzo interesująco wygląda. Tu się już niestety nie da powiększyć. Nie będę mazał tych kresek, żebyśmy mieli to na przyszły tydzień, na wtorek i na te inne rzeczy. Cóż tu takiego fajnego się wymalowało? Sami widzicie. Formacja szaple. I kontynuacja w przyszłym miesiącu. To z miesięcznego wykresu. Dopiero pierwszy sensowny poziom. Znaczy sensowny poziom, tylko no, to wytrzyma miesiąc. Jaka formacja? Taki gabaret, formacja szaple. No, coś chyba widać, jaka to jest formacja, prawda? Długi cień z góry i korpusik malutki. Dzień się jeszcze dzisiaj nie skończył. Może być takie ładne marubozy do góry. Ale na razie się rysuje takie coś. To spadająca gwiazda przecież. Nie gwiazda wieczorna, tylko spadająca gwiazda. Gwiazda wieczorna to jest formacja trójświecowa. Czyli spadki nawet w stronę 14100 punktów. Czy takie jest możliwe? Oczywiście, no bo przecież kurczę, świeczka miesięczna tej wielkości, jakaś czarna, byłaby bardzo sympatyczną świeczką. Co się dzieje na pozostałych rynkach? Francuzy dzisiaj, i to jest fajne na poniedziałek, do kontynuacji, dzisiaj Francuzy wymalowują gwiazdę wieczorną. Klasyczną, z lukami, a poza tym ta trójświecowa formacja, gdzie mamy te takie dwie ładne luki, to się również nazywa formacją porzuconego dziecka. To bardzo wymowna formacja, jeżeli chodzi o prognostykę. To też ja tutaj wczoraj próbowałem swoich sił na francuskiej giełdzie, małymi pozycjami, szybko się broniłem, wziąłem grosze, no bo te grosze chociaż były sympatyczne, po otwarciu luką, co było tukłem, jak zobaczyłem, że tutaj się kisi, zabezpieczyłem szybko pozycję i wziąłem grosiki, no to lepsze grosiki wziąć niż grosiki stracić. Podobnie na brytyjskiej giełdzie było. Także w tej chwili, jeżeli chodzi o wykres dzienny i wykres H4, mamy próbę kontry sprzedających i spodziewałbym się do testowania końca pierwszej korekty w tym ruchu wzrostowym, czyli 6170 punktów. Włoska giełda również nie bardzo chce współpracować, poza tym, że ten ruch wzrostowy, który nie zrobił nowego szczytu, te świeczki nie zmieniają kierunku. Pyk, 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 pyk. Zrobił koronę. I wsparcie kluczowe 20 czy 600. Bardzo lubię włoską giełdę, bo ona ma duże ruchy i dobrze płaci.
że tutaj fajnie się to wszystko prezentuje. Jeżeli chodzi o Jankesów, S&P 500 4200 czepnął, dzisiaj otworzył się na futuresach, bo na rynku kasowym wszystkie indeksy amerykańskie tworzyły się na minusie. W tej chwili, jak sobie popatrzymy na H4, będzie to lepiej wyglądało. Tutaj pożyczę sobie. Żeby nie mazgać specjalnie. Wsparcie. 4165 punktów. Jeżeli zostanie wyłamane, to kolejne wsparcie 415 i 4104. Także w dniu dzisiejszym zaczyna się malować objęcie bessy i kto wie, czy jeszcze w dniu dzisiejszym nie zostanie naruszone to wsparcie z tego tygodnia. Jak popatrzymy na wykres tygodniowy, zrób tu się, chłopie. Znowuż zaczyna się, do końca dnia jeszcze dużo, jeszcze daleko. Znowuż się zaczyna malować spadająca gwiazda, no i wtedy 4100 byłoby takim ruchu korekcyjnym, jedno-dwudniowym, podobnie jak tutaj, spadki w stronę 4100 i 4075 punktów. To są poziomy tygodniowe. Dow Jones, który radzi sobie najsłabiej ze wszystkich indeksów, nie udało się 34 tysięcy punktów obronić. Niestety nie udało się, ale to, że się nie udało, to wcale nie znaczy. No kurde, zaraz chwilę. Ja muszę napisać do towarzyszy. Towarzyszy z rządzącej partii, żeby prawnie zabronili używać MetaTradera, bo to ścierwo to jest straszne. 34 057 punktów to jest strefa oporu. Ten snimk wyznaczył jeszcze nam strefę trendu bocznego, czyli dojście do dołka jak najbardziej prawdopodobne. Ale jak popatrzymy sobie, to od 19 kwietnia siedzimy w trendzie bocznym pomiędzy 34,57 a 33,580, tak mniej więcej circa about. No i na zmianę formacje. Wzrostowa, spadkowa, wzrostowa, trójka Hossy potwierdzona, no ale to potwierdzenie wygląda tak, że nie ma potwierdzenia, bo się objęcie bessy. Że utkwiliśmy na S&P 500, na Dow Jonesie w trendzie bocznym, no i to znowuż alarm pod strefą, to są moje przygotowania na koniec. Jak płaciłeś za MT4? Przecież to za darmo rozdają. Ja pierdzielę, kto cię naciągnął na takie rzeczy? To za darmo jest. Przecież jakikolwiek rachunek demo brokera zakładasz u byle jakiego, czy ja tym też nie płacę, tu mam w Forexie demo jest i tukę. Dobra, zostawmy w spokoju MT4 i wszystkie inne dziadostwa. Co się na Nasdaqu ciekawego dzieje? Ta świeczka jest dość istotna. Wczorajsza świeczka, gdzie najpierw bardzo ładnie rośli, później lecieli, później się podnieśli. W tej chwili te podwójne wsparcie, znaczy wsparcie, te podwójne dołki, jeżeli one pękną, tutaj można się spodziewać spadku w stronę 13697. Nasza giełda no, w tym tygodniu radzi sobie zupełnie przyzwoicie. Natomiast no, po wczorajszym wyszczale znowu zaczyna być problem z dojściem do 2100 punktów, czyli do tego szczytu z początków stycznia. No to kierunek na domknięcie. Dzisiaj wczoraj słabnący sentyment, no to tak ładnie wyszli i że Stany były słabiutkie, Europa była słabiutka, no to o hura optymizmie na początku handlu zrobiło się coś takiego. No w każdym razie nic ciekawego się nie wydarzyło, nie domknęli. Bardzo wysoki obrót, na blisko 2 miliardy dolarów na
2 miliardy złotych na blue chipach, ponad 3 miliardy na szerokim rynku, to też przy tak wysokim obrocie ten długi cień daje sporo do myślenia, że no, kupujący mogą być w nosie. Na złocie, złoto dalej u mnie jest do obserwacji, nic się nie dzieje. Jak patrzymy na wykres tygodniowy, powiększyć się już nie da. I znowu zrobią kłopot pewnie. Pewnie zrobią kłopot. O, już nie mam. Mistrzostwo świata. Muszę. Nie wmawiać. Dobra. Wsparcie wynika ze sprawdzenia tego szczytu rozbitego jedną świecą 3 tygodnie temu. No i szczytu z wykresu dziennego. Drugi tydzień, gdzie na złocie niewiele się dzieje, kursujemy tutaj pomiędzy 1757 mniej więcej dolarów, a 1791. No to jest z wykresu dziennego. Zobaczmy sobie, to są te poziomy, które już narysowałem. O, i teraz jest OK. Jeżeli zejdziemy poniżej 1757, to tutaj prawdopodobny spadek w stronę 1725, wyjście górą, odejście w 1813, to jest tutaj, i w 1835. Ropa, też srebro, no znowuż tutaj kompletnie, nie, że się wreszcie chłopcy zdecydują, dlaczego. Ja patrzę na wykres dzienny, co tu rozgrywać, albo od bandy do bandy. Mam tu swing. I dół tego swingu, który był z PS1, w dalszym ciągu jest wsparciem, podwójny szczyt jest oporem i nic tu specjalnego niestety nie wymyślimy. Ropa zrobiła to, co miała zrobić. W dniu wczorajszym testowane 65-45. Dzisiaj odpał, formacja Tasuki się wyrysowała. Jeszcze do 66-50 nie doszli. Jest dość spora szansa, natomiast ten swing znowuż w stronę strefy trendu bocznego. Dzisiaj ropa się umacnia tylko dlatego, że dolar się umacnia. Inaczej, dolar koryguje słabość. Na kota zmieniliśmy. Mam kocicę w domu. Bez kota to przynajmniej się dziewuszka dobrze radzi. Miedź ciągle na bardzo wysokich poziomach i to poziomach sprzed 10 lat. Nie będę komentował miedzi, bo tutaj nic ciekawego się na razie nie dzieje, bo idziemy impuls, korekta, impuls, na razie się korygują, to pierwsze wsparcie jest widoczne. Giełda brytyjska. Giełda brytyjska na H4 broni się w okolicach 6900 punktów. Wczoraj wyszli powyżej 7000 punktów. Dzisiaj taki ładny odpał był na H4. Patrzmy sobie, to co rosło od rana w tej chwili koryguje się i mamy tutaj ten ruch spadkowy do wsparcia 6890 punktów. 6986 według nich, według normalnych ludzi to jest już, byli wczoraj powyżej 7000 punktów. Obligacje amerykańskie. Na razie nic dzisiaj się nie dzieje na koniec miesiąca.
Kawa koryguje te wzrosty, ale koryguje do tego poziomu, o którym wspominałem. Ajajaj, po co tak głupi to robię? Dajmy ten normalny wykres dzienny, czyli szczyty, które zostały rozbite. To są te poziomy pomiędzy 139, 140 praktycznie, a 142, gdzie aktualnie tu jest cena. Tutaj spadku do tego poziomu również się spodziewam, dlatego że ten podwójny szczyt po rozbiciu nie był jeszcze testowany. Też na wykresie dziennym jesteśmy na pierwszej linii frontu, czyli opór rozbity, nietestowany, i to jest 140 centów za funt kawy i kolejne wsparcie 134. Czy takiego ruchu korekcyjnego się spodziewam? No można się spodziewać, oczywiście nie ma żadnego problemu, natomiast no, na wykresie tygodniowym moja pozycja jest zabezpieczona dopiero tutaj. W miarę bezpiecznie, no, dodam sporą część zysku, ale mierzę z wykresu miesięcznego. Wykres miesięczny nie pozostawia złudzeń, że ta czarna świeczka marcowa była nie tylko ruchem korekcyjnym, w dodatku świeczką inside barową, i w tej chwili formacja ta suki bardzo ładnie wymalowana na miesięcznym, a to chce 2 miesięcy wzrostu. 2 miesiące wzrostów, nawet 3 miesiące wzrostów. W korekcie 2 miesiące wzrostu. No, ale takiego wzrostu to nie cofajmy się do 2019 roku. Targety mierzę wyżej, ale zobaczymy, co przyszły miesiąc przyniesie. To wsparcie z wykresu tygodniowego ciągle trzyma. I tutaj na H4, na H1, na tych niższych interwałach warto zwrócić, kto byłby kawą zainteresowany, warto zwrócić na te dwa poziomy, 139,92. W różnych brokerach będzie inaczej, bo to oni spread mają duży, i 135 centów za funt kawy. Lecimy do indeksu dolara. O, jest. Indeks dolara. W tym miesiącu słaby dolarek. Po 3 miesiącach próby umocnienia amerykańskiej waluty przechodzimy z powrotem do spadków. Na wykresie tygodniowym jest to nic innego jak realizacja zysku po 3,5 tygodnia spadków. To też dzisiaj między innymi to, co patrzyliśmy sobie na surowce, na ropę, że dzisiaj dolar się umacnia, to i ceny ropy delikatnie spadają, czy złoto, które jest mizernie i nic się nie robi, tym bardziej, że na rynku obligacji, rentowności obligacji, tych, że tu nie mają, na rynku rentowności obligacji niewiele się dzieje, też obserwujemy plażę. No i euro, dolar, już idziemy na euro, dolara, gdzie poluje na longi, a poluje tutaj. Wychodzimy z tego kanału wzrostowego, tak, jak najbardziej, ale już sobie narysujemy, ta linia trendu wzrostowego poprowadzona prawidłowo, to jest tak, to jest ta przyspieszona linia trendu wzrostowego, ona została wybita. I pierwszej reakcji bym się spodziewał na tym poziomie, właśnie w okolicach 1980, 1,1980, bo jest to od początku marca, strefa walki popytu z podażą. Popyt, podaż rozbita, popyt. Te poziomy 1980, 1990 byłyby fajną trampoliną do tego, jeżeli pojawi się popyt do grania już długich pozycji. Patrząc z poziomu, z punktu widzenia tygodniowego, jest to tylko i wyłącznie na razie korekta trzytygodniowych wzrostów. No i tu, gdzie był opór i został rozbity, nie był jeszcze testowany. To też zakładam spadki w to miejsce i będę dopiero obserwował, czy popyt się pojawi, i wtedy z targetem w stronę 1,22. Na razie nie ma tutaj, na żadnych interwałach nie ma sygnału do kupna. Na wykresie godzinnym od góry PS2, która tutaj była, a Marek mnie ganił, czemu ja tutaj gram te pozycje długie. No
bo sobie grałem i tutaj zbierałem te 2-3-4 kipsy. No, to było 0,8 lota. Mała pozycja, dlatego że wiem, że gram pod prąd. Z trendem zawsze duże, małe pozycje pod prąd. No i tutaj cóż się dzieje. Dlaczego stąd grałem longi? Bo ostatni szczyt rozbity świeżką powstrzymał spadki. No to sobie pozwoliłem grać longi. No i PS2, i tu kolejna PS2 się wymalowała. No i jedziemy tutaj na dół. No dokąd na razie zatrzymania żadnego nie ma. No to popatrzmy, ten poziom 1.19.80, 1.19.90 są te poziomy, przy których będę polował na długie pozycje. Dzisiaj dolar się umacnia do wszystkiego. Popatrzmy sobie na złotóweczkę. Jeżeli chodzi o funta, zostajemy w bardzo mizernej zmienności ze wsparciem w okolicach 5,20. USD i PLN. Dzisiaj dolar umacnia się, ale dopóki 3,81 nie zostanie wybity, to nawet nie myślę o kupowaniu, bo nie ma najmniejszego sensu na ten moment, bo jesteśmy, popatrzmy sobie, ile dni jesteśmy w boczniaku, dokładnie 2 tygodnie, gdzie ten opór z wykresu dziennego, ileż to jest, 3,70, 3,80? No, 3,80-50 dokładnie. Trzyma jako opór, a wsparcia dołki z tych 2 tygodni, 3,75-60. Niech się coś urodzi i wyklaruje. Na euro-dolarze, na euro-złotym, na euro-złotym, próba wyjścia górą powyżej tej strefy, niestety wracamy poniżej, to też wsparcie tutaj na poziomie 4,53,50 dość ładnie trzymają. Na pozostałych parach walutowych jen w odwrocie, ale no, tylko dlatego, że dzisiaj dolar koryguje te wzrosty. Dokąd te wzrosty? No jeżeli to coś pęknie, tutaj uważamy jeszcze na te cienie, no to kolejna strefa oporowa to jest tu i tu 109,77. Stąd fajne miejsce do tego, żeby próbować krótkie pozycje iść dołu w kanale. Się zostawiam, nam to wszystko układa. No i kabel tutaj Bank Anglii w przyszłym tygodniu, czyli musimy obowiązkowo popatrzeć, dlatego że kabel dociera do 1,38. I popatrzmy to dzisiejsze umocnienie dolara, co widać na indeksie dolarowym, do tej strefy, gdzie ta ukryta korekta 1,40 po raz kolejny utrzymał się jako opór i w tej chwili wsparcie. No teraz kluczowe wsparcie 1,36,50, o ile mnie pamięć nie myli. 1,36,60. No to wyłamanie 1,38 to spadek kolejne 150 pipsów do tego kluczowego wsparcia, o którym przed chwileczką mówię. Także jesteśmy w bardzo ważnym miejscu technicznym. Jak popatrzymy na H4, to jest ta strefa OLO. Ta strefa OLO straciła ważność tylko dlatego, że cofnięcie w to miejsce, uruchomienie podaży, to schodzimy na niższe poziomy. Wsparcie z H4 to jest dołek, rozbity, nietestowany, 1,38,60. Na razie na H4, jeżeli to OLO, gdzie opór, wsparcie i teraz wsparcie, jeżeli ono zostanie rozjechane z naszej cenowej, mamy postawione okrągły poziom 1,38, jeżeli zostanie rozbity, to kluczowe wsparcie 1,36,50. Także dolar na razie sobie odrabia straty. Australijczyk do dolara, na miesiąc zostawmy w pokoju, pozostaje w trendzie bocznym przy wsparciu 0,75,50. Może bym tu narysował tak bardziej precyzyjnie. To, co tutaj zostało rozbite, nie było testowane.
opór na 0,7820 utrzymany. W tej chwili sobie jedziemy na południe do pierwszego wsparcia lub do drugiego wsparcia. Kochani, tyle z mojej strony. Kupmy jeszcze na tego DAX-a, czy to się coś zmieniło. No, nawet w okresie minutowym, no jedziemy na niższe poziomy. To przed chwilą skończyliśmy sobie ten 15-180, co mówiłem, że tego tej profita oczekuję. W tej chwili jesteśmy niżej, 15-150. Przy tym poziomie trwa walka. Otóż na wykresie dziennym uważamy, jak robimy, ja nie patrzę na wykresy. Ustawiam sobie, no to właśnie mówię o moich przemyśleniach na przyszły miesiąc. Niczym więcej. Jeżeli to ustawiam alarm, jeżeli to zostanie wybity, to gram w stronę 14871. No przecież to nic innego, tylko moje przemyślenia. A co ja mogę konkretnie powiedzieć? Sprzedawajcie, kupujcie. Na szczęście z boczniaku gram od bandy do bandy. No tutaj, jeżeli się pojawi popyt, to będę grał longi. Jeżeli ten alarm zostanie wybity, będę grał shorty. Czekamy na potwierdzenie świeczki miesięcznej i spadającej gwiazdy. Jeszcze 4 godziny handlu zostaje. Także spokojnie, bez nerwów, nie popieruj się z koniem. Zobaczcie z poziomów miesięcznych, jaka jest nagroda, nawet grając 15 minutówek, jaka jest potencjalna nagroda. 14870, 14170 punktów wykresu miesięcznego. To nie było sprawdzane. To są jeszcze z tygodnia i z dziennego dwa takie poziomy. Ta nagroda jest bardzo, bardzo duża w porównaniu z tym, że można zarabiać było tłukąc się przez parę dni od bandy do bandy na tych minutówkach. I w tej chwili w dalszym ciągu można tłuc. Także nic innego, tylko właśnie koniec miesiąca i koniec tygodnia to sprawdzenie, tak jak na kawie, po której stronie jest piłka. Ewidentnie widzę podaż. Ewidentnie widzę wsparcie dla tej podaży. To jak będę chciał grać shorty, to alarm tutaj wybijają, ja jestem pewny, co chcę robić. Albo na oporze będę grał shorty, bo też chcę widzieć, co ma się tam dziać. Kochani, miłego weekendu wam życzę. A do niej jeszcze nie doszli, Arturze, to jest, jak zmienię interwał, to tu oczywiście się wszystko musi rozjechać. Oni nie doszli, to jest minimalny zakres. Na skuśkę, jakby tak dochodzili, to w to miejsce 15, poziom 15 tysięcy punktów, tak, przymierzmy. Jadą na skuśkę równo, no 15 tysięcy punktów. A jeszcze dziarek ma oko takie w miarę scentrowane. Francuska giełda daje do myślenia. 650 na celowniku sprzedający. Porzucone dziecko czy gwiazda wieczorna, obydwie nazwy będą ok. A nie pytaj mnie, czy zejdą niżej, bo ja nie mam szklanej kuli. Ja nie wiem, ja potrafię tylko reagować na to, co się aktualnie dzieje. Szkoda, że nie mam szalonej kuli. Miałem ruski ukradni. Dobra, kochani, inaczej. No pewnie, że bym pożyczył, nawet bym wam dał. Ja już tego nie potrzebuję. Wyleczyłem się z wszelkich teorii typu, że już musi spadać, że już musi rosnąć. Reaguję tylko na to, co się aktualnie dzieje. Mam pokazy siły, mam kopnięte jedynki, mam korony i na to reaguję. I tyle. Jeżeli ja chcę wziąć 20 pipsów, to ja mogę spokojnie grać pod prąd i się nic nie dzieje. Dzięki wam bardzo za dzisiaj. Trzymajcie się. No i słyszymy się we wtorek. Oj, wtorek będzie ciężki po długim weekendzie. Do usłyszenia. Pozdrawiam was serdecznie.
i pipsików. Kto ma wolne, to sobie może w poniedziałek handlować.